Cześć. Dzisiaj kontynuujemy temat nauki świateł statków. Bardziej utrwalanie, zapamiętywanie to nie jest film o tym, jaki konkretny statek powinien w jakich warunkach światła nosić. Świateł statków można się nauczyć. Co mogę polecić? Mogę polecić książkę swoją Voditelj Brodice. To dla tych, co się chcą uczyć i pływać potem w Chorwacji. Tu są fajnie opisane światła statków. Albo Jachtowy Sternik Morski. To jest łatwe. Bo to jest łatwe. Albo z takich karteczek, fiszek, film o tym robiłem. Dzisiaj zajmiemy się takimi technikami, mnemotechnikami, jak je łatwiej zapamiętać te światła statków. Dostałem troszeczkę pytań w mailach o to. Przygotuję sobie, ja tu musiałem dzisiaj przygotować sobie ściągę, moi drodzy, bo tych światełek trochę jest i żebym żadnego tam ze stateczków nie przegapił. Są też wierszyki takie po angielsku i o tym będzie dzisiejszy filmik. Zajmiemy się dzisiaj, jak zapamiętać takie najbardziej charakterystyczne cechy danego statku, tak zwane jego światła, można powiedzieć, dookoła widnokręgu. Z tym, że my, patrząc na dany statek, jak go gdzieś tam widzimy, no to nie wiemy, które światła są dookoła widnokręgu. No przecież nie opłyniemy go dookoła, tak, żeby zobaczyć, czy to światło jest dookoła widnokręgu, czy nie jest, czy tam, nie wiem, nie puścimy drona zwiadowczego. Po prostu, no... Te światła widać z każdej strony, jakbyśmy nie spojrzeli na statek. My co prawda powinniśmy to już troszeczkę wiedzieć. No i tak jak mamy tutaj światełko statku nieodpowiadającego za swoje ruchy, tak, to jest ten uszkodzony z awarią, not under command. No i tutaj mamy takie wierszyki, jego cecha charakterystyczna, to jak widać dwa czerwone światła, jedno nad drugim dookoła widnokręgu, czyli może być red over red, Captain is dead, tak? Czyli wiadomo, czerwone nad czerwonym, kapitan umarł, awaria, jakby nie patrzeć, albo nie rymuje się, ale też można zapamiętać, znalazłem coś takiego, skipper says bloody hell, tak? Czyli że skipper powiedział, można to takie przekleństwo, można powiedzieć cholera, skipper przeklął, natomiast no blady, no krew, czerwona, prawda? Dwa czerwone, czerwone piekło, dosłownie jakbyśmy przetłumaczyli. Czyli mamy dwa czerwone. Kolejnym ciekawym stateczkiem jest statek o ograniczonej zdolności manewrowej. Jego cechą charakterystyczną są w nocy trzy światełka, czerwone, białe, czerwone, umieszczone w pionie, tak jak widać. No i on się nazywa po angielsku dosłownie Restricted in Her Ability to Maneuver. Her, no bo statki, no to jej, tak? Ograniczona w jej zdolności do manewrów. Statki to nazywane są jako she, ona. No i mamy takie krótkie rymowankę red, white, red, restricted. Tak, no, że ograniczonej zdolności manewrowej. Coś takiego znalazłem. Gdzieś tam często kursanci kojarzą to z flagą pewnego kraju europejskiego, ale mnie się tu porównanie nie podoba, bo potem rodzą się problemy, zapamiętuje się światła, a nie wiadomo, co to za statek. No a to taki statek, który w danym momencie, można powiedzieć, pracuje i nie jest w stanie nam zejść z kursu. Statki rybackie. I tutaj mamy dwa rodzaje statków. No pierwszy to jest czerwone nad białym, charakterystyczne, czyli zajęty połowem inny niż trałowanie. No i takie dwie rymowanki znalazłem. Red over white, fresh fish tonight. No, czyli wiadomo, świeża rybka wieczorem, jak widzimy czerwone nad białym, gość łowi, będzie rybka. Inne znalazłem red over white, fishing boat lights. Też można sobie zapamiętać. Jest to jakaś metoda. Drugim rodzajem statków zajętych połowem są te, które są zajęte trałowaniem. I one, ich cechą charakterystyczną jest światło zielone nad białym. I mamy tutaj green over white. Też można powiedzieć fresh fish tonight. Też to jakoś zapamiętamy, też się rymuje. Ale możemy powiedzieć green over white. They trawl by night. Czyli trałują w nocy. Tak to możemy sobie Tak to możemy sobie tłumaczyć. Grunt, żebyśmy zapamiętali. Co tam ciekawego dalej znalazłem? Dalej znalazłem statki ograniczone swoim zanurzeniem, czyli constrained by draft. Ich cechą charakterystyczną są trzy czerwone światła w pionie. Czerwone, czerwone, czerwone. No nie znalazłem tutaj takiego wierszyka, tylko taką mnemotechnikę. Trzy czerwone, red, red, red. Słowo czerwony się zaczyna od literki R w angielskim. No i potem też jest taki zwrot od tego, też trzy literki R. Rudder rubbing rocks, czyli ster szoruje po skałach, tak? RRR tu jest i tu też jest RRR. No coś takiego jest. Grunt, żeby pamiętać, tak? Jak sobie tam wymyślimy, to jest tylko propozycja. Kolejna grupa statków, tutaj się można rozwinąć. Statki zajęte służbą pilotową. Pilotowe. No i na przykład znalazłem dwa wierszyki. White over red. Pilot ahead, czyli że białe nad czerwonym, pilot na kursie naszym, tak, z przodu. Ale może znalazłem też, to instruktor, jak byłem na kursie w Anglii, powiedział, white over red, tonight comfortable bed, czyli mamy pilota, no to wieczorem będziemy mieli komfortowe łóżeczko, zaprowadzi nas do portu i będziemy spali sobie w domu. Jest jeszcze opcja, taką znalazłem gdzieś na jednej grupie z taką mnemotechniką, że pilot, no to białe nad czerwonym, więc zobaczcie, biała czapka, no i czerwona twarz nie od spożywanych trunków, żeby nie było, tylko no praca pilota, no to jest taka, że troszkę na warunkach świeżego powietrza morskiego pracuje, tak? Zimno, wilgoć i tak dalej, przecież musi się przesiąść na ten statek, więc jego twarz od tego wiatru i morza morskiej soli robi się czerwona, więc mamy białe nad czerwonym. I jeszcze często kursanci porównują to z białe nad czerwonym, no to z naszą polską flagą. No i tutaj moim zdaniem porównanie jest jak najbardziej na miejscu, no bo pilot to przecież jest co? No jest bardzo pracowity, jest odważny, jest bardzo mądry. No jakby nie patrzeć, no nadaje się na Polaka, prawda? Czyli biało-czerwona pilot. Statki żaglowe. To już użyłem w poprzednim filmie tej mnemotechniki. Większe statki żaglowe, przeważnie żaglowce, palą takie dodatkowe, oprócz swoich burtowych i rufowych, światła żaglowca, czerwone nad zielonym. No i można powiedzieć red over green, it's sailing machine, czyli czerwone nad zielonym, no to jest statek, maszyna żaglowa dosłownie, tak? Ale przecież prędzej i w większości przypadków spotkamy żaglówkę, która nie pali tych świateł. Przecież to znakomita większość jest tego typu żaglowych. I tu też znalazłem taki fajny wierszyk. Zobaczcie, posłuchajcie. Single red or single green, then a sailor you have seen. Czyli widzicie żeglarza, tak? Jeżeli widzicie pojedyncze czerwone lub pojedyncze zielone, tak? No wierszyk nie ujmuje żaglówki od rufy jednego białego, no bo jak widzimy jedno białe, to nie jesteśmy pewni, czy to jest żaglówka. O tym też mówiłem w poprzednim filmie. Jeśli chodzi o statki na mieliźnie, to znalazłem taki wierszyk cały, który mówi nie tylko mówi o jego światłach, ale też mówi o znaku dziennym. I mamy taki wierszyk. Three black balls to heaven bound show that vessel is aground. If by night to ground she's wet, two white lights and red on red. Czyli trzy czarne kule, jeśli patrzą w niebo, tak, trzy czarne kule, czarna, 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 no to pokazuje nam, że to jest statek na mieliźnie. Natomiast w nocy, jeżeli tam nam wejdzie na mieliznę, to pokazuje dwa czerwone, no i gdzieś dwa białe. I tutaj, żeby, no fajny wierszyk, żeby sobie zapamiętać, ale dwa słowa wyjaśnienia, bo statki na mieliźnie to można powiedzieć, że to jest taka kombinacja, kumulacja statku nieodpowiadającego za swoje ruchy, plus statku na kotwicy. Ja to sobie żartuję, statek zakotwiczony inaczej, tak? Nie do końca poprawnie. Wpakował się na mieliznę, nie może zejść. Więc zobaczcie, w dzień, proste. Statek na kotwicy, jedna czarna kula, nieodpowiadający za swoje ruchy dwie czarne kule, razem trzy czarne kule. To jest proste. W nocy, no to nieodpowiadający za swoje ruchy cecha charakterystyczna, przypominam, skipper says bloody hell, czyli na przykład dwa czerwone, znaczy nie na przykład, muszą być dwa czerwone dookoła widnokręgu, plus światła kotwiczne, tak? Czyli to może być jedno białe dla małych statków, albo dwa białe dla większych. Tak? Przy statku, który wszedł na mieliznę, nie przewiduje się oświetlania pokładu, tak, żeby te dwa czerwone były dobrze widoczne. To czy ten pokład będzie, czy nie będzie oświetlony, no to jest tam inna historia w praktyce. I jeszcze dla przypomnienia wierszyk z poprzedniego filmu o kolizji, czyli film Jak rozpoznawać światła statków, link w zakładce i w opisie. Green to green or red to red. Perfect safety, go ahead. I tutaj z polskimi się często można spotkać jakimiś tłumaczeniami tego, czy wierszykami, a może to polskie były pierwsze, kto to wie, nie sprawdzałem, że zielone do zielonego, czerwone do czerwonego, nie ma kursu kolizyjnego, tak? Albo tam inne tego typu wierszyki. Słuchajcie, to nie są wszystkie wierszyki na wszystkie statki, jakie są, bo tych statków jest więcej. Nie ująłem chociażby statku zajętego trałowaniem min, bo nie znalazłem wierszyka. Nie znalazłem poduszkowca, czy innych tego typu wodolotów, też nie znalazłem wierszyka, więc jeżeli ktoś z Was zna albo wymyślił, a może ktoś z Was by się podjął tego przetłumaczenia tego, czy zrobienia takich wierszyków w języku polskim, to ja zapraszam do współpracy, to dajcie znać, czy to mailem, czy w komentarzu. Jeżeli znacie jakieś wierszyki na inne rymy, piszcie w komentarzu. No i co? Jeżeli Wam się film podobał, to oczywiście zapraszam do subskrypcji innych naszych filmów. Będę starał się tego całkiem sporo robić, żeby się można było w przyjemny sposób uczyć. I co? Do zobaczenia na wodzie. Cześć!